O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Jeszcze się poddać. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6. Pułk, 2. Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Zabieram cię do Nilfgaardczyków. Jesteś mordercą, nie żołnierzem. A ty jesteś zdrajcą. Kiedyś jeszcze zawiśniesz. Ej, żołnierzu, czekacie może w obozie na jakiś spóźniony transport? Co? Tak. Kapral Fynet pojechał do dowództwa po leki i nie wraca. Miał być przed paroma dniami. Leki są tu w skrzynce, a to 3 w jednym. Oszust, złodziej i morderca tego waszego kaprala. Hendusz się, mutancie! Kapitan Peter już mu zgotuje przyjęcie. A tobie, Nordlingu, należą się podziękowania. Te medykamenta. Życie pewno naszym chłopcom nie uratują, ale chociaż łatwiej im będzie teraz umierać. Na co chorują wasi żołnierze? Nie wiem, nie pytam. Ci, co się za bardzo interesują, jadą prosto na front. Muszę powiedzieć, że liczyłem na bardziej konkretny wyraz wdzięczności. Najlepiej złoty i brzęczący. Myślałem, że ty tak z przekonania. Nie z chciwości. No dobrze, masz. Żebyś pamiętał i innym powtórzył, że Nilfgaard jest szczodry dla tych, którzy są gotowi mu służyć.